Zarówno w Ośrodku Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem, jak i w Zespole Nowej Panoramy Literatury Polskiej pracujemy grupowo. Ta praca grupowa się różni. W, ośrodku, w naszych badaniach nad komunizmem opieramy się na, na pewnym wspólnym podłożu. Budujemy taką wspólnotę metodologiczną, czytamy podobne lektury, które omawiamy. I staramy się wspólnie wypracować pewne narzędzia krytyczne, które potem używamy do naszych indywidualnych badań. Więc można powiedzieć, że te zebrania mają na celu stworzenie pewnej wspólnej perspektywy, którą następnie rozwijamy w już swoich według własnych zainteresowań. Jest to też o tyle ważne, że w, dzisiaj przy tak ogromnym zalewie literatury naukowej. Jakby nie jesteśmy w stanie wszystkiego e, przeczytać, wszystkiego opisać, natomiast dzięki tym spotkaniom jesteśmy w stanie e, wspólnie, wspólnymi siłami, to pole mniej więcej opisać i, mm, i uchwycić. To jest, to, to jest ta, ta niezwykła wartość też tego zespołu. Praca grupowa w zespole nowej panoramy literatury polskiej polega na trochę czym innym. E, mianowicie nasz, efektem naszej pracy, nie są oczywiście też, ale nie są przede wszystkim pojedyncze teksty naukowe, ale kolekcje cyfrowe bądź edycje y, naukowe. Dlatego też musimy wspólnie podczas tych zebrań wypracować wspólne koncepcje, które następnie zostaną przekształcone w bardzo konkretny wynik, y, który można zobaczyć na stronie Nowej Panoramy Literatury Polskiej nplp.pl. Obecnie z Zespołem Nowej Panorami Literatury Polskiej pracujemy nad dwoma takimi e, projektami. Y, jeden y, z profesor Beatą Doroż. Przygotowujemy mm, edycję y, listów y, trzech skamandrytów, którzy po 1939 y, y, roku znaleźli się na emigracji. Chodzi tutaj o y, y, Jana Lechonia, y, Mieczysława Grydzewskiego i Kazimierza Wierzyńskiego. I opracowujemy ich korespondencję. Jest to o tyle ciekawy projekt, że jednocześnie robimy dwie edycje: edycję tradycyjną, książkową, ale również edycję cyfrową. Zadaniem tej edycji cyfrowej jest takie opracowanie materiału, które z jednej strony nie, w żaden sposób nie będzie gorsze rzeczowo od opracowania tradycyjnego, a jednocześnie będzie w stanie w nowy sposób, w zupełnie innym środowisku, opowiedzieć te same rzeczy. Drugim z takich edytorskich projektów przy współpracy z zespołem profesora Jacka Kopcińskiego jest projektem porównywarki tekstów. Jest to sposób przedstawiania różnego rodzaju materiałów, który ma za zadanie pokazać, jak dany tekst się rodził.